Dzień dobry. Założyliśmy dziś identyczne szare bluzy, żebyście nie mogli nas rozpoznać. Jeden z nas nazywa się Konrad Hildebrand. To ten przystojniejszy. A drugi to Tomek Kutera. I to ja. Dzień dobry. Poligamia.pl. Czas na Politydzień. Weekend, 23 i 24 czerwca. Zapowiedziano grę Nuclear Union. Znaczy, słyszeliśmy o niej wcześniej, ale to były tylko takie wspominki, że będzie, a teraz się doczekaliśmy takiej oficjalnej, dużej zapowiedzi. Tak, zobaczyliśmy zwiastun i dowiedzieliśmy się, że będzie to gra rozgrywająca się w postapokaliptycznej Rosji sowieckiej, która schowała się przed tą ową apokalipsą w schronach podziemnych, a teraz wychodzi na powierzchnię i ma Fallout. Zagłada wzięła się stąd, że podczas konfliktu kubańskiego nagle odpalono bomby atomowe, cały świat został prawie że do końca zniszczony. No i będziemy grać 50 lat po tych wydarzeniach jakimś Rosjaninem, który wyjdzie z podziemi na świat. I co nam to przypomina? Fallout. No właśnie, ale w Związku Radzieckim, więc mamy nadzieję, że będzie interesująco. Będzie nuka kwas chlebowy. Tak, a za grę odpowiada studio, które do tej pory tworzyło głównie RTS-y z cyklu Man of War, więc zobaczymy, jak poradzą sobie z RPG-iem. Poniedziałek, 25 czerwca. Wreszcie dowiedzieliśmy się, jak w akcji prezentuje się Scrolls. Ale nie The Elder Scrolls, tylko po prostu Scrolls, nowa gra Notcha, twórcy Minecraft. No, nie tylko samego Notcha, bo także innych osób, które razem z nim pracują w studiu Mojang. Tak, ale warto pamiętać o tym, że Mojang także wydaje gry innych twórców, więc tutaj wiedzmy, że to jest gra robiona przez nich, a nie tylko wydawana, robiona przez jakichś innych ludzi. No i co? Wygląda jak skrzyżowanie Heroes of Might and Magic z grą karcianą. To jest bardzo zabawne, biorąc pod uwagę, że w tym tygodniu ruszyła kolejna faza dużych testów do Might and Magic Duel of Champions, czyli gry karcianej w świecie Heroes of Might and Magic. Które też wygląda jak Heroes of Might and Magic skrzyżowane z grą karcianą. Owszem, więc sieciowych gier karcianych ci u nas dostatek w tym tygodniu. Wtorek, 26 czerwca. Wreszcie ukazało się prawdziwe, rozszerzone, reżyserskie zakończenie Mass Effect 3. Owszem, wiele osób narzekało na temat, że Mass Effect nie skończył się tak jak chciałem, a twórcy mówili, że właśnie nie było super, a potem stwierdzili, że no dobra, nie było super, to trochę poprawimy. I wbrew temu, co na początku mówiono, owszem, pewne wątki zostały poszerzone, ale także BioWare przygotował zupełnie nowy, czwarty wariant zakończenia. I jest w zupełnie innym kolorze niż wcześniej. Tak, jest w zupełnie innym kolorze niż wcześniej i jeżeli chcecie go przeżyć, no to musicie jeszcze raz przejść końcówkę gry. Środa, 27 czerwca. Tutaj pojawiła się rzecz zupełnie zaskakująca. Nazywa się Source Filmmaker i czym właściwie jest? Jest to narzędzie, z którego Valve korzysta przy produkcji swoich scenek przerywnikowych w grach. Takich jak na przykład Team Fortress. Tak, i teraz udostępniono je dla wszystkich. I co to oznacza? To oznacza to, że jest to narzędzie do robienia filmów, które korzysta z tego samego silnika, którym robi się gry. Więc teoretycznie możesz robić, bardzo łatwo jest robić filmy animowane, bo to tak jakbyś sterował postacią w grze i nagrywasz to, co robisz w grze, a potem możesz to dowolnie modyfikować. Nie jest to plik filmowy, który, nie wiem, montujesz, ale jest to wirtualna scena interaktywna, którą możesz modyfikować dowolnie. Czyli spodziewamy się całego Mind mnóstwa... Mind równa się blown. Spodziewamy się całego mnóstwa różnych fanowskich filmików. Owszem, Team Fortress. Na początku, ale oczywiście można to modyfikować i dodawać swoje własne tekstury, postaci, więc jeśli tylko się umie. To brzmi jak taka gra The Movies kiedyś była, tylko dużo bardziej rozszerzonej i trochę za bardziej zaawansowanej i mniej growej wersji. Czwartek, 28 czerwca. Poznaliśmy datę premiery Guild Warsa. Owszem, i jest to 28 sierpnia 2012 roku. Więc wszyscy fani MMO powinni wyczekiwać tej daty. Tak, mają 3 dni nagrania, potem z powrotem do szkoły. Bush. Piątek, 29 czerwca. Smutna wiadomość. Studio Radical Entertainment nie stworzy więcej gier, ale to wymaga rozwinięcia, bo kto to w ogóle jest Studio Radical Entertainment? Są to ludzie, których znamy z serii pod tytułem Prototype. Ostatnimi czasy przynajmniej, którą robili pod skrzydłami firmy Activision i firma Activision stwierdziła, że Prototype nie sprzedał się wystarczająco dobrze, więc zamykają część studia. I teraz studio będzie robiło tylko jakieś podprojekty.
Tak, nie będzie już robił własnych gier, ale za to będzie pomagać przy produkcji innych gier, czyli chyba wiemy, przy jakiej serii będzie pomagać. Tak, więc pewnie będzie to 30. studio, które pomaga przy produkcji Call of Duty. I to już wszystko w dzisiejszym Politygodniu. Na koniec, żeby jeszcze bardziej was zmylić, zamieniliśmy się bluzami. Tomek Kutera. Konrad Hillebrand. Poligamia.pl. Bam, 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 bam